koło staną! Nie! Rozwal się! What? Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Forza Horizon 5 tryb Fortnite. Pamiętajcie, aby zostawić łapę w górę oraz suba, ale tylko pod warunkiem, jeśli faktycznie lubicie serię z Eliminatora na moim kanale. I dzisiaj wybrałem sobie, zobaczcie jakie miejsce do spawnu. Dzisiaj troszeczkę zmienimy sobie format, bo za każdym razem, kiedy wygram albo przegram, jak to się mówi, sesję? Ty, patrzcie, ja odbieram ten samochód. Ciekawe, gdzie się pojawię teraz. O, na moście, patrz jaki teleport. Za każdym razem, kiedy będę czekał na nowy mecz, poczytam kilka waszych komentarzy pod ostatnim odcinkiem z trybu Fortnite. A teraz jedziemy na polowanie. O, mamy coś, czekaj. O nie, nie to nacisnąłem. Kurde, dlaczego za każdym razem mi się to myli? O, Oho. Nie, no kurde, nie ten przycisk nacisnąłem, cholera. Dawaj tego gościa jeszcze raz. Chodź, czwarty poziom kontra czwarty poziom. Cholera, dobra, jedziemy. Czekaj, na asfalt szybko. Chociaż kawałek tego asfaltu, zawsze lepiej się rozpędzimy na asfalcie niż na offroadzie, obojętnie jakim samochodem jedziecie. Pyk i zjeżdżamy. Gaz, gaz, gaz. O, ciśnie! Ty, Mitsubishi chyba szybszy od mojego Subaru jest. Ja tym Subaru ostatnio trochę naprzegrywałem. Patrz, jak poleciał. Cyk, tu kawałek drogą, okej. Redukcja. Uhuhu! Jo, szósty zmysł. Nie wiedziałem, że to drzewo tam jest, to drugie. Jedziemy, ej, w miarę równo. Póki co. Ale gościu chyba... O, nie, czekaj, bo tu są jakieś budynki. Oby się rozwalił. Kurde, nie rozwalił się. Jeszcze nie robię redukcji, tutaj są jakieś budyneczki. Ja wiem, że one są tutaj tak ukryte. Przeważnie jest tutaj pusto, ale czasami właśnie się zdarza, że jest taki budynek, wynurza się z linii drzew i wtedy jest przerąbany. Ty, ja go chyba trochę, mam takie wrażenie, że go podganiam. Jedziemy do końca, ou! O nie! 200 metrów, rozwal się gdzieś, kurde gościu! Kadko 6354 napisał: dawaj odcinek z trybu Fortnite, ale tylko kamera ze środka pojazdu. Masz na myśli to? Patrz jak tu fajnie by było widać. No ale ten samochód akurat jest wyjątkowy, bo tutaj dużo widać dookoła co się dzieje. Z tym, że no patrz co się dzieje jak wjeżdżasz w krzaczory. Nic nie widzisz co jest przed tobą, nie? Dlatego ja zawsze gram na tej kamerze z tyłu. Bo zobacz o ile więcej widzę co jest przede mną, jakiś kamień, drzewo czy cokolwiek. Ja wiem o co ci chodzi, chodzi ci o to, że z kokpitu byłoby dużo trudniej. To jest oczywiste, że fajnie by było zrobić taki challenge. Jeszcze chyba do tego nie dojrzałem. O man, wyobraź sobie coś takiego. Ledwo dropy widać. Jedziemy, akurat tutaj jesteś przede mną. O, ktoś jedzie na mnie, dawaj go. O nie! Volkswagenek się naciął. Ale w sumie nie mam jeszcze takiego mocnego auta. Ty, ja dawno w nocy nie grałem w Eliminatorze. Ale w sumie ta noc w Forcie to jest taka księżycowa noc zawsze, no nie? Jest w miarę jasno, można sobie normalnie śmigać. Gościu zostanie z tyłu, no trzeci poziom. Jeszcze jechał w taką stronę, że no kurczę, głupio by było go nie wyzwać, bo jechał na krawędź strefy, a ja tam akurat już byłem troszeczkę rozpędzony. No tak. No ale nie widziałem jaki ma poziom. Dobra, nieważne, kurczę, ja się za bardzo tymi zasadami przejmuję zamiast po prostu wygrywać, nie? Napatoczył mi się to, jedziemy kurde, a nie. Dobra, trzeba uważać, okej. Cyk, 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 cyk. Jesteśmy. Oho, tutaj w pobliżu widziałem, że ktoś już się kręci. Jest, jest, jest typo. Drugi poziom, dawaj, dawaj. Nie wyzwał mnie na pojedynek. Dawaj, dawaj go. Ucieka, kurde no. Nie wiedziałem, w którą stronę będzie, ale się czaił na mnie, żeby mnie wyzwać od razu. I wiesz co, nie zrobiłby źle, bo zobaczcie, ja go teraz nie mogę dogonić. Musiałem skręcić w stronę, w którą będzie się toczył wyścig, nie? Ja myślę, że on by to normalnie wygrał, gdyby mnie wyzwał odpowiednio szybko, ale no, olał temat. I teraz jeszcze inny gościu się na niego rzucił, widzę, że go tam ściga, a ja ścigam jego. Podejrzewam, że ma lepszą furę. Patrz, już go widzę, już go widzę. Ma jakiegoś offroadowca. Zobaczymy co się wydarzy, dawaj, dawaj. Nie, czekaj, to jest Porsche. Dobra, gdzie jedziemy? O kurde, dobra, mam przewagę na razie.
Ale to Subaru, ono nie jest takie za szybkie. To Subaru, fajnie, że Subaru, ale w poprzednim pojedynku Mitsubishi na tym samym poziomie mnie niestety, no, wyprzedzało. Dawaj, asfalcik. O, Porsche, kurde, chyba porobi. Czy znowu przegram z Subaru? Ej, jadę do końca, jak zawsze. Gaz, 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 gaz. I zaraz piąteczka z górki. Kurde, ale poszło to Porsche. Piąteczka, oj, uwaga na kamienie. Dobra, widzę, że on obrał dobrą drogę, póki co. Tu ominął budyneczek, cyk. No ja nie wiem, czy teraz redukcja, czy zostać na tej piątce. Strasznie z tym przyspieszeniem. Ale coś mi się wydaje, że meta będzie za górami. Dawaj, Subaru. Tak, trochę gór tam do przejechania jest, także jedziemy. Jeszcze jakaś szansa na wygraną jest. Znaczy, zawsze jest szansa na wygraną. Już tyle oglądamy, tyle bawimy się w tym eliminatorze, że wiemy, że nawet w najbardziej beznadziejnych sytuacjach jest szansa na wygraną. To było tutaj 200 metrów. Zobaczymy. Po tym meczu od razu mi skraszowało grę. Nie wiem dlaczego. Po prostu mi wyszło. I tak myślę, że jak tak dobrze będzie mi szło, jak do tej pory, to poczytam sporo waszych komentarzy. Ej, ziomek ma chyba najgorszy nick, jaki można sobie wybrać. Ma nick FP B4RTMTB. Ja w pojedynku w powietrzu na 10 poziomie Funko spinowałem Murcielago z 8 poziomu, gdy było do celu 550 metrów. Pitowałem. Spitowałem? Co to znaczy spitować? Nie wiem, pozdrowienia dla ciebie. Ja pierniczę! Ej, zobaczcie, pojechałem na sam koniec mapy! Ale było warto! Wow! Ej, to jest sam początek nowego meczu. Dwa poprzednie przerąbałem sromotnie meczyki. I to w sumie tym samym samochodem, co jest ciekawe. No, mam nadzieję, że teraz los się odmieni. Jedziemy szukać ofiary. Coś mam takie przeczucie, że tu się ktoś zbliża. Widzicie tą strzałeczkę na minimapie? Nie, tam się coś dzieje. Oho, oho, czekaj, czekaj. Tutaj kogoś mamy, dawaj, 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 chodź. Jestem słaby. O nie, ten mały się trafił. Dobra, dawaj już, Boże. Bo nie ma kogo wyzywać tutaj, wszyscy są pochowani. Ej, ale na tym etapie meczu i tak nikogo mocniejszego nie znajdę. Przed chwilą widziałem, że ktoś tam dropnął sobie metro z 8 poziomu, nie? No ale come on, no kurde. Wiesz, zdobędziesz fajne auto na początku i masz czekać na kogoś, aż ktoś weźmie sobie fajne auto. No bez sensu są te moje zasady. Wiesz, powinno się wyzywać wszystkich, którzy są najbliżej ciebie, nie? Jak najwięcej tych pojedynków zrobić, bo one są najfajniejsze. Problem w tym, że pojedynek z gościem, który ma słaby samochód, no niestety są takie, że jedziesz z jednego punktu do drugiego. Tu się nic nie dzieje, więc... No nic, no taki jest eliminator. Fajnie by było, jakby były jeszcze takie power-upy do tego trybu, nie? Że na przykład coś tam sobie zbierasz i okazuje się, że widzisz najbliższego gracza do siebie. Na przykład byłaby taka super zdolność, nie? To by było spoko, bo ten tryb jest i tak taki zręcznościowy. I dzięki temu mógłbym teraz szybko wykryć kogoś, kto jest blisko mnie. A tak mam super auto i muszę przejechać pół mapy, żeby kogokolwiek w ogóle znaleźć. Oho, mamy coś, w końcu! Patrzcie, ile mapy musiałem przejechać, żeby na kogoś trafić. Oho, dawaj, dawaj, dawaj go. To będzie bronko to takie offroadowe. Czekaj, najpierw się rozpędzimy. Jak będę go mijał, to dopiero wtedy, nie? Wyzwiemy go na pojedynek. O nie! Jezu, co za niefart! Ja, serio? O Boże, co za szajs! Akurat mnie tak zniosło na ten zasrany budynek. No nic, mam super szybkie auto, ale bronko jest lepsze na offroady. 2 km... O nie! O nie, dobra, ja kończę ten odcinek! Fuck! Cofaj! Cofaj! Kas! O, nie wierzę! Gościu sobie jeszcze mapkę zobaczy, jeszcze może sobie zjeść burgera po drodze. Ja, poważnie, takie fajne auto.
Jedź, jedź, jedź Lambo. Jedź. Jedź Lambos. Ale daleko gościu jest, kurde, 800 metrów, nie wierzę. Weźcie rozwal gdzieś. Ja pierdolę, co za niefart dzisiaj jest. Masakra. Nocny 1605. Będą filmy z Grand Race, jak The Crew Motorfest wyjdzie. Oczywiście, że tak. Nie brałem udziału w tych wyścigach, jak grałem w zamkniętą betę, ale te wyścigi są mega, mega fajne, bo tam mega dużo osób może ze sobą się ścigać jednocześnie. Jestem strasznie ciekawy, jak ten tryb działa tak naprawdę, bo nie udało mi się go przetestować. Wiem, że w The Crew maksymalnie może widzieć się na mapie 6 osób. 4 osoby mogą być w ekipie, także o połowę mniej osób niż w Forza Horizon 5, czyli 12 osób może widzieć się jednocześnie na mapie. Jestem strasznie ciekawy, jak to będzie działać. Czy będzie działać to dobrze, czy te wyścigi są naprawdę fajne? Widziałem parę filmów, jak ludzie grają i faktycznie jedzie tam masa osób i są fajne nagrody do wygrania. Także myślę, że to będzie taki eliminator w The Crew Motorfest. Dodatkowo w The Crew Motorfest też jest fajna obsługa kierownic, także mega się z tego cieszę, chociaż sposób prowadzenia samochodów jest taki bardziej zręcznościowy niż w Forza Horizon 5. Chociaż nie grałem jeszcze na kierce, tylko grałem na padach. Mimo to moja kierownica będzie wspierana, także jestem strasznie ciekawy, jak to będzie wyglądać. Tak sobie myślę, że to jest doskonały odcinek do tego, aby wprowadzić ten nowy format, że czytam wasze komentarze, jak wczytuję mecz. Bo przeważnie jak się jedzie mecz do końca, no to on trwa, no to tak dwa mecze sobie zrobię na odcinek, nie? A to już jest chyba mój spiąty, kurwa. O Boże. Ej, kurde, nie mogę się przedostać przez pieprzone barierki, bo ten samochód jest za wolny, nie może się na niej rozpędzić. A! Udało mi się, myślałem, że ten gościu, który tam podjeżdża, zabierze mi tego dropa. Ojej, dobra, musimy go dogonić, bo ja się chcę w końcu z kimś ścignąć. W ogóle dziwny mecz mi się trafił. Po pierwsze, mało osób, a po drugie, jechałem z samego wulkanu aż tutaj po pierwszy drop, którego zobaczyłem. A naprawdę po drodze się rozglądałem i... O kurde, ale dziwnie to jeździ. I to jest moje pierwsze auto, które udało mi się zgarnąć. Czyli niewiele szybsze od tego, które miałem przed chwilą. Jedziemy za tym goście. Ja wam powiem, że Forza Horizon 5, tutaj ten tryb jest dużo trudniejszy niż w czwórce. Tu jest dużo rzeczy, które mogą cię zablokować dużo łatwiej. O, Macan, ja nie wiem, czy Macan nie będzie szybszy od tej fury, którą mam tutaj. Na przykład w czwórce, jak jechałeś przez las, to nie miałeś tych kłód, gałęzi, które tutaj mogą cię odepchnąć lub całkowicie zatrzymać samochód. Frustrujące to jest, no nie? Ech, no nic, 13 graczy zostało. Ja pierniczę, ja nie wiem, to zaraz będzie koniec meczu. Ty, ten gościu opluł wszystkie te dropy tutaj po drodze, co są. On musi mieć dobre auto, jedziemy. Ty, no, jest! Audi, dobra, let's go! Ale zrobił. Dobra, jedziemy. 12 graczy zostało, kurde, to będzie zaraz koniec meczu. I znowu przeczytam wasze komentarze. No to jest odcinek z czytania komentarzy, a nie z fajnych pojedynków. Kurde, no Lucek, weź się w garść. Ej, no kurde. Zablokowałem się o coś tym auciskiem zasranym. Nie mogłem wycofać. No boj. Chciałbym się popatrzeć teraz na lewo. Ja mam drugą kierownicę od Mozy, która ma ten taki joysticzek. Tam się można rozglądać. Brakuje mi tego czasem. O, ciągnik. O nie! O, się! What? Serio, to drzewo jest metalowe, ono jest cieniutkie. Normalnie się takie drzewa rozwala. Dlaczego akurat to jest metalowe? Kto się IZ7MZ? Kiedy obiecany tryb Fortnite na padzie? Ooo! Ty, to by była dobra opcja. Ja zapomniałem o tym, że mam robić taki odcinek, ale powiem ci, że od tego kręcenia... Czasami mam dosyć tego kręcenia i wolałbym mniej się nakręcić. Chętnie! Kurde, chyba nawet następny odcinek zrobię na padzie. Ja chyba dzisiaj przeczytam wszystkie wasze komentarze pod odcinkiem ostatnim. Będę musiał odpalić zaraz drugi odcinek i komentarze pod nim, żeby mi komentarze nie zabrakło.
Kurde, no, co za beznadzieja dzisiaj. No, czasami masz taki dzień, że ci wszystko wchodzi, a czasami masz taki dzień, że dosłownie nic. Ale nie można przestać w siebie wierzyć, nieważne co by się działo. Więc ja się nie poddaję i walczymy dalej. O, i tak to ja mogę grać. Kurde, coś, ej. Nic, ja nic nie mówię, okej? Okay? Po prostu jedźmy i atakujmy. I miejmy nadzieję, że będzie lepiej. Dobra? Ja ej, to jest jeden z lepszych samochodów w tym trybie. Jak nim przewalę, to będzie wstyd na maksa. Wstyd na maksa. Szukamy kogoś. Oho, znalazłem. Ktoś tam w skałach siedzi. Jedziemy do niego, przywitać się. Okej, okay. Audi RS6, tak? Drugi poziom. A co on robi? Przecież to już koniec jest mecza. Uuu, okej, okay. Ciekawie, ciekawie. Nie no, z Audisą. Ej, to jest, Audisa jest dobra, ona jest niepozorna, ale ja jadę na fulla, bo kurde, przerypałem dzisiaj gorsze pojedynki. Mhm, tutaj sobie ominiemy, cyk. Gaz, 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 gaz. Tu przez las, ale powoli. Kurde, ta ulica ładnie tam poszła. Ty, jak on idzie przez ten las, pieprzony, ty. Pago, pago. Nie! Rozwal się! What? O! Ty, jak on poleciał przez ten las! Ja się nie spodziewałem, ale kurde! Moc tej fury mnie uratowała, ja! O nie! O nie! Czemu to gówno? Muszę szybko kogoś pokonać. O, jest jakiś typek, dawaj go. Pokaż mapę. Dobrze, mapa jest. Jedziemy, 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 jedziemy. Dawaj, ziomek, dawaj. O! Ak! Jakim cudem? Przecież strefa jest w drugą stronę! O nie! Prawie z Track Hawkiem się zderzyłem. Dawaj, 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 Mercedes! Muszę szybko zmienić to auto. Dobra. Dojechałem, tu Bronco stoi już gotowe. Okej. Dobra, oby tylko na coś fajnego. Nie! Kurde, funko jest trudne na kierownicę. O nie, dobra, zawracamy. Może się jeszcze kogoś uda pokonać. Dawaj, Bronco. Okej, to będzie cud, jak wygram. Bronco już się rozpędza, zobacz, zobacz, zobacz. O, niestwany, ja go tak nie pokonam. A, zobacz, zobacz, wyhamował tam, okej. Zobaczymy, co zrobi. O, to jest dobry gracz, ja już wiem, że, ja już wiem, co on kombinuje, nie? Wow. Okej, co robimy? Bo już chyba będzie ostatnia strefa, czy coś. Tutaj jedzie na mnie inny ziomek, zobaczcie, z lewej. Jego trzeba wyzwać na pojedynek, pokaż mapę. Kurde, to już chyba będzie... Dobra, jedziemy. O nie, wyzwali się na pojedynek. Dobra, ale oni chyba nawet go nie skończą. Pokaż mapkę. Na autostradę chyba, coś tak czuję. Dobra, podjedziemy sobie bliżej. No to przy moim dzisiejszym szczęściu mogłem chyba zostać przy tym Mercedesie, kurde. Nie wiem, czy ogarnę Funko. Znaczy, Funko jest dobre na prostej, ale jak zaczyna cię podrzucać, gdzieś tam gibać na lewo i prawo, robi się problem. Ty, tu jeszcze jakiś pojedynek może się wydarzyć. Trzech graczy zostało! No to w sumie już jestem na podium. Dobrze! Aha, co się tu może wydarzyć? Pokaż mi tą strefkę, okej. Okay. To już będzie końcowa tutaj. Dobra. Wyzwę go na pojedynek, może pojedzie w drugą stronę. Chyba, że mnie pokona. Mam nadzieję, że nie, nie powinien. Nie zdąży. Ale pojedzie sobie tam i będę miał większe szanse, wiesz. O kurde, final showdown. O kurde, nie pojechał! Nie pojechał do celu! A, dobrze zrobiłem!
30 sekund. Tutaj jest drugi w Bronco, ty. Ach, dobra, co się może wydarzyć? Ej, trzech graczy zostało, dwa razy Bronco i Funko. Co może pójść nie tak? Dobra, 13, już można się powoli rozpędzać. O kurde, dwa razy Bronco kontra Funko. Znikaj mi ten napis. Jedziemy autostradą chyba, nie? O kurde, tak. Chyba tak. 10. bieg. Zobaczymy właśnie, co jest teraz szybsze. Funko czy Bronco? Ja myślę, że Bronco i tak ma przewagę, bo na pewno 4 buty ma, nie? Jadą autostradą, chłopaki. Nie, do tych predatorów to ciężko będzie pokonać. Patrz! Na koło stanął! What? Ten samochód jest za szybki dla mnie. Jedź. O, z nim jest dużo kręcenia właśnie. What? Ale shit. Jedź, ale go rzuca. A Bronki pojechały sobie. O nie, o nie, o nie, o nie! Powoli, powoli ruszaj. Gdzie ten cel jest? Okej. Okropny jest ten samochód. Ej, ale Mercedesem chyba tak samo bym pojechał. Na koło staje. Przerąbane, ale no. No tak mi się trafiło, no co miałem z Mercedesem zostać? Nie, może Mercedes lepiej by pojechał. Ale gdzie tam, nie miałbym szans i tak z Bronkami dwoma. Bronco to jednak Bronco. Jak jedziesz sobie na padzie, to nie musisz właśnie tego wszystkiego kontrolować. W powietrzu samochód ci się obraca na lewą stronę, na prawą. Tego nie czujesz na kierownicy, co masz zrobić, nie? A jak weźmiesz sobie widok z kokpitu, to oczywiście lepiej będziesz mógł kontrolować takie loty, ale z drugiej strony nic nie będziesz widział, co jest przed tobą, nie? Dlatego to jest przerąbane na tym trybie grać na kierownicy. Dwa, Karolek napisał, kurde, oglądam odcinek, myślałem, że 15 minut minęło, a tu nagle koniec. Ja tak odcinki w okolicach 30 minut robię te z eliminatora. No nie, bo to tak chyba optymalnie jest. Ale tu się dużo dzieje, no. No i tak jest, no jak się dużo dzieje, to czas szybko leci. O, coś mnie tam goni z tyłu. A, okej, tu jest w lesie znowu drop, zobaczcie. Ty pojedzie za mną, dobrze, jedź. Drugi? Nie, niebieskie coś. Coś niebieskiego, oby nie Subaru. Kurde, Subaru, no! Zabieraj! O, trafiłem! Ja, ej, mam dzisiaj nie fart jakiś do tego Subaru. Dawaj, dawaj, dawaj. Chodź tutaj, chodź! Chodź, 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 chodź! Chodź, 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 chodź. Mam taki sam samochód jak ty. Ta sama prędkość, tylko AWD. Ja lubię ten samochód, on mi się strasznie podoba z wyglądu, ale... nieważne, no. Ej, nie to! Kurde! Chciałem go strąbić. O, jest. Chodź tu, kwiatku jeden. Jedziemy, bum, bum. Czwarty poziom kontra pierwszy. Co może pójść nie tak? Ja muszę teraz takie pojedynki robić, żeby w ogóle coś wygrywać. A idź ty. O, w końcu znalazłem przeciwnika. Cholera, drzewo! Jedź do niego, mam eksoceta. Co może pójść nie tak? Przygotowuję sobie trąbik, okej, dobra. I rozpoczynamy na... O kurde, serio? I co gość robi? Obudź się! On jest chyba AFK, dobra, ja zgarniam ulepszenie samochodu. O nie, tu akurat ktoś jechał chętny na pojedynek. Ale szkoda. Ty, on też miał chyba eksoceta, co on tam miał? Nie, on miał Funko! Okej! Okay. To byłby ciekawy... Ty, co się stało? Aha, dobra. On, to byłby ciekawy pojedynek. Funko kontra Exocet. Jaj, szkoda, że nie poczekałem. No ale nie wiedziałem, no dookoła nie widziałem żadnego gracza. Podjechałem sobie do tego, bo ten w ogóle był. A tu się nagle taka perełka zjawiła. Walczyć z Funko? To jest ciekawa sprawa. Jak będę grał na padzie, to oczywiście sobie... Funko, z Funko będę się cieszył, ale jak gram na kierownicy, porażka, naprawdę, to nie jest dobre auto do grania na kierownicy, nieważne, no. Stanęło na koło, stanęło. Jest na miniaturkę, jest na miniaturkę.
Ty, a ci co robią? Tu zlot? Ej, czemu oni się nie wyzywają na pojedynek? What the hell? Jedziemy! Okej, znalazłem tego typa z... Funko. No, ciekawy pojedynek. Mercedes kontra Funko? Zobaczymy. No, Funko mi tu na prostej na pewno podgoni. Ale, co będzie dalej? To jest samo... O kurde, to już koniec... Koniec mecza? Jadę asfaltem. Kurde, opanuje tą furę czy nie? Patrz jak poszedł! O, do widzenia! Do widzenia! O kurde, ej, ale ja nie biorę Funko. Ale mi się podobał ten pojedyneczek. Bardzo fajny! Bardzo fajny! Nie, no nie biorę. Biorę Lambo, piernicze, kurde, to Funko. Przecież tym się nie da jechać. Już wolę opanować samochód i jechać wolniej niż kurde to Funko brać. Ty, ale dobrze ten Merc poleciał, nie? Całkiem niezłe auto. Podobało mi się. Widzę, że tutaj sporo typa się ciśnie w tym miejscu, bo tutaj mamy zaraz wyjazd na drogę. Jak tylko ktoś się tu zbliży, od razu pojedyneczek i można szybko wygrać. No bo Funko jakiś inny samochód, nie wiem, czy oni nie mogli się wyzwać wtedy, czy robili jakiś zlot jak my na live'ie kiedyś? Nie wiem, no ale udało się wygrać, kurde, jestem w szoku. O, mamy, mamy, mamy! O kurde, uderzył mnie. Znaczy zdążył, bo przeważnie się przenika przez siebie, nie? Jedziemy, Lambo, let's go! Mam nadzieję, że na jakiś fajny samochód uda się ulepszyć. Ale to jest chamska zagrywka. Ja jeszcze muszę zrobić taką chamską zagrywkę, tylko potrzebujemy do tego fajny samochód. Wiesz, być w jakimś dropie? O ty kurde dziadu, pff, jakiego dupszota dostał. Być w jakimś dropie z fajną furą, jak ktoś do ciebie podjeżdża, wyzywasz go. Zasada na kleszcza. Okej, może być. Gymkana. Ty, pojedynek chyba będzie w tym samym miejscu. Ja zostaję z tym samochodem, wiesz? Chyba, że tutaj mamy jeszcze typka do śmignięcia. Nie mam lepszą furę, szybszą, więc... Ty, co to? Centenario? Pierniczę. Nie, nie. To, dziękuję. Myślałem, że tutaj jest ten Volkswagen, którego uderzyłem. Dobra. Nie no, Lambo chyba mnie... Chociaż ja mam... Powinienem mieć w tej lodówce lepsze przyspieszenie niż nawet Lambo. Gościu ucieka z tym Lambosem gdzieś. A, to już koniec jest. Final showdown, no to już koniec, koniec pojedynków. Teraz musimy sobie zawrócić. VMAX w tej rajdówce jest słaby, ale ta rajdówka to jest mistrz... Wiecie co, nieważne. To jest słaby samochód, ja go nie chwalę. Jest na pewno wolniejszy od Lambo. Ja szacuję, że Lambo wygra w tym pojedynku. I tyle. Aha, autostradą będzie trzeba cały czas jechać chyba. Kurde, nic nie widzę. O, ten, ej, te napisy. Dobra, nieważne, wiecie o co mi chodzi. Nic nie widać. Mhm, jedziemy autostradą na razie. Goni mnie ten Lambos. Okej, nie będzie źle, bo tam pod koniec, znaczy w pewnym momencie trzeba będzie uderzyć w lewo. A ja mam dobry samochód do tego, tylko no niestety 250 km na godzinę. Teraz przydało mu się, żeby patrzeć do tyłu. Bo ty pojedzie za mną, zobacz. Nie ma tak! La 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 la! Proszę bardzo! Walczymy! To jest walka! Okej, musimy... Piramidy z prawej... Czekaj, jak to będzie? O, cholera, dobra, nie, piramidy z lewej strony trzeba, czy to jest świątynie? Tu można wtopić, tu można wtopić, trzeba to tak ominąć dobrze. Nie tak jak on. Ale się rozwali! Czekaj, zaraz ja się rozwalę. Kurde! Tu nie ma przejazdu! Dobrze, dobrze, dobrze! Przedostał się tym Lambosem? Kurde, przedostał się! Jedź! Ach, tam był przejazd jakiś. Ale szybko ciśnie tym Lambosem. To centenario jest! Dawaj, 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 dawaj. Dawaj, 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 dawaj. Gdzie on tam uderzy, ty? Pa, pa, pa! Nie! Dawaj! Kurde, kto wygrał? A kurczę, ale niewiele brakowało! Chyba o długość koła, czy tam zderzaka wygrał, ale nieważne, no wygrał. Ziomek!
Ale fajny pojedynek na końcu. Gościu kompletnie nie potrafił tym centenario jeździć. Ja też zamiast wjeżdżać w te piramidy, mogłem kompletnie to ominąć, nie? Tylko tak dobrze nie spojrzałem, po której stronie tego ostatniego toru jest meta. Mogłem kompletnie ominąć to z lewej strony i bym wygrał. Ale jaka walka! Wow, to było mega. Bardzo mi się podobało. Moi drodzy, bardzo wam dziękuję, że byliście na tym odcineczku. Mam nadzieję, że wam się spodobał, miło spędziliście czas i że oczywiście poprawiłem wam humor. Pamiętajcie o łapie w górę oraz o subie. Okej, okay. Początek odcinka nie był fantastyczny, ale końcówka była 10 na 10. Wow! Trzymajcie się, na razie, hejas.